Dzień, dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Elden Ring. No i tak, dziś widzimy się konkretnie mówiąc dalej w tym grobowcu lawowym, w którym to będziemy dzisiaj zwiedzać wszystko i tak, pomiędzy tym poprzednim odcinkiem szukam sposobu, jak się tutaj dostać. Straciłem runy, jak zwykle, i dowiedziałem się, pomimo, odkryłem coś bardzo fajnego odnośnie czegoś takiego. No patrzcie na to, no to jest piękne. Z tym toporkiem, nawet jeśli statystyk nie mamy na niego, jestem w stanie chodzić po lawie w zadziwiająco dobrym tempie. A, dobra, to nawet już nie schodzi ta bestia. To możemy spokojnie przejść. Daj mi przez chwilkę. Ura. Więc tak, a to jesteśmy. W dobrym momencie się zatrzymałem. Ciam. Tak czy jako to jesteśmy, możemy zwiedzać jakieś nowe zakamarki i tak dalej, więc szkoda, że nie wiedziałem tego wcześniej, ale no, sprawdzam wszystko. A jeśli chodzi o sam też efekt, czy fakt, że ta broń mi tak zadziałała, to powiem wam, odkryłem to przypadkiem po prostu. Kiedy... jak to najlepiej wytłumaczyć, żeby to było jasne. Bo tak, ta broń, jak widzicie, wymaga tutaj... 45 siły, a ma taki piękny po prostu opis o szarży. Więc po prostu stwierdziłem, po tym jak zobaczyłem inną broń, którą tam sobie testowałem, że nadal animacja wykonuje się jej mocy specjalnej, teraz nie pamiętam, która do końca była, w sensie, dobra, zaraz pokażę wam, o którą broń mi chodziło. To było to? Nie, o, to. Na przykładzie tego miecza zobaczyłem, że proszę, mogę tak odskakiwać. Po prostu testowałem sobie mieczyk. Tak animacyjnie myślałem o tym, żeby w niego nie inwestować, ale tak. Jak zobaczyłem to przez przypadek klikając, stwierdziłem, że może ta szarża będzie też działała bez tego. I że może ta szarża będzie działała tak, żeby mógł przekroczyć lawę. Po prostu zacząłem myśleć. Początkowo to było takie zaskoczenie, że działa, ale pamiętałem o tym, że też były jakieś takie dziwne, podobne metody, powiedzieć, w innych częściach, żeby właśnie tak jakoś dziwacznie przychodzić, no to stwierdziłem, okej, to ma sens. A jak działa, to co ja tam będę narzekał? Fajnie, że działa, przynajmniej będę miał chwilowy spokój. I proszę, jesteśmy... tutaj na dole. To w sumie... A, właśnie, przed tym tu byłem. Ja jestem jałopem. To jest w sumie pocieszające, jednocześnie niepokojące. Pocieszające, bo łatwo będzie wrócić. Niepokojące. Będę musiał się użerać znowu z takim czymś. Ale póki co... nie gadajmy o tym, nie myślimy o tym, tylko idźmy przed siebie, gdzie można. Jest posąg, czy będziemy się odradzać teraz tutaj? Dziękuję ci, gro. Dziękuję ci, gro. Jak co widzę, jest to prosta trasa tylko do bossa. Więc jej, i bossem tu jest... najgorzej. Rudy wilk czempiona. Nie byłoby to problemem, gdyby nie fakt, że... jakby to najłatwiej powiedzieć, nie lubię tych wilków i nie umiem z nimi walczyć. Chociaż chyba nie aż tak bardzo jak z innymi rzeczami. To jest jedna rzecz, a druga... ten chyba nawet nie jest aż taki... mocny. Nie, dobra, jest mocny. Lepszym określeniem byłoby, nie jest wytrzymały. I przy okazji wiem jeszcze, już jedną rzecz, też ciekawą. Ten jego czerwony mieczyk bije 100% fizycznie. A ja wygrałem to tylko dlatego, że on nie jest wytrzymały. Ale dobra, wasalny rycerz... Floch. Czymkolwiek jest Floch. To jest pewnie imię. Ale mniejsz... znowu o to. Mamy kolejny korzeń. I... nie tutaj, jestem jełopem. Tak. Gdzie jest? Czy ślepy jestem, czy go nie ma? A, jest, dobra. Ślepy byłem. Prochy, w których wciąż kryją się jeszcze duchy, użyj, by przyzwać wasalnego rycerza Flocha. Okej. No, jest opis. Więc te. Aha, którego nazywano za cichym smutnikiem, widzicie. A! Widzicie, załatwione. A co jeszcze lepsze, to to, że w sumie... możemy wrócić w ten sposób, więc łatwo będzie dotrzeć tam, gdzie byliśmy przed chwilą. Jej. Super.
Ale zanim tam wrócę, można łatwo, to początek tego odcinka, już taki sukcesik, mnie się to podoba. Do Sanktuarium Bestii i pora nakarmić naszego kolegę kolejną rzeczą. I mam nadzieję, że inkantacja, którą dostaniemy, będzie tego warta. Bo jak na razie te wszystkie były fajne od bestii, ale... Okej, mamy nowy dialog. Kowalski z Starożytnego Smoka. Okej. Nie tego się spodziewałem, ale... Ale okej. Okej, czyli... Dostał wszystko. Więcej nie ma. Dziwny gość. Ale dobra. To był zaszczyt mu pomóc. I... Jak... Co dalej w sumie? Bo już się pogubiłem. To... A tak, grybowiec. Tak, musimy wrócić, zobaczyć jeszcze tu parę miejsc w poszukiwaniu czegoś. A kiedy już to zrobimy, to następny punkt, to... Powiem wam tak całkowicie coś, czego... Ach, nie chcę robić. Czyli powrót tych katakumb tamtych, no. Tamtych, z których uciekliśmy kilka odcinków temu. Oczywiście zapomniałem o lampce, bo jakby inaczej. Będę się w ciemności tu siedzieć z tymi trupkami. Okej, tego drugiego wolę nie ruszać, bo... No, już jedzie tam to coś. Kolejny błot do kolekcji, nie wiem, który już. I dobra, pojechało, to... Zaryzykuję. I zdążyłem, super. Dobra. Tak, a co to chciałem? Więcej będzie wrogów, czy już nie? A chyba jeszcze będą. Więc dla bezpieczeństwa jeszcze... Nie będę usuwał kosy. Oj, halo, kolego. Tak się nie robi. Dobra, tu jest taki jeden trupek. Sobie wyskakuje i teraz zostanie przejechany. Dobra. I tak. Mogę powiedzieć, że ostatnio ginąłem głównie dlatego, że nie zauważyłem tego miejsca. Zamiast tutaj się chować, to biegłem od razu tam, co mnie dobijało. Ale tak, teraz, kiedy już wiem o tym miejscu, to jak widać, nie ma problemów. I zaraz znowu użyjemy pięknego młota, żeby przeszarżować. Jednak zanim to, to musi on pojechać sobie. Bo jasne i... I już będę szarżował na tym, bo czemu nie? Najpierw, jak mówię, tutaj. Jak pojedzie do góry, szarżujemy tam jeszcze do jednego miejsca. A potem już będziemy całkowicie bezpieczni. Tak, tak. Będziemy bezpieczni, o ile nie zrobię głupoty. Ale ja i robienie głupoty to niestety jest norma. No. Przy okazji, gdyby nie to, że nie gram pod siłę, to za taką rzecz to... dobra, może inaczej. Ta broń to jest druga kosa. Naprawdę, ta broń... W moim mniemaniu jest drugą kosą. Gdybym miał tyle siły, żeby ją dzierżyć... To chociaż w dwóch rękach, to może bym się tym pobawił. Ale nie mam. Jednak mogę wam obiecać, że jeśli będę grał dalej, czy dajcie jakieś NG+, nie NG+, czy coś, to zdecydowanie.
wcześniej czy później będę korzystał z tego. I tak, ostatnio tam spadłem. Bardzo mnie zrobię tego błędu. I okej. Na szczęście tutaj chyba to dziadostwo nie przyjedzie, z tego co widziałem wcześniej, więc możemy tu tak przejść. I tak, dobra, już nie potrzebujemy tego młota, chwilowo. Ale tak, jeśli kiedyś będę się resetował albo coś, mogę wam obiecać, że chociaż raz spróbuję walczyć tym młotem za zasługi w tym miejscu. Ciekawe by było, gdyby nawet się okazało, że stałby się moją kolejną kosą i... palec z pierścieniem. Palec z pierścieniami. Okej. Pałka wykonana z ogromnego palca otoczonego kilkoma ciężkimi pierścieniami. Uważa się, że został obcięty przodkowi pełzających palców. Ta pozostałość podawnego bluźnierstwa kryje w sobie jeszcze trochę życia, o czym świadczy ledwie wyczuwalne, wciąż emanując ciepło. Unikalna umiejętność smagnić pazurem. Spraw, że palec napuchnie, a następnie zegnij go, by zwiększyć siłę, zanim smagniesz wroga. Okej. Tak, będę walczył palcem. Tak, palcem, będę walczył. Palcem dziada. Nie, no to co to ma być? Nie, dziwne to. I głupie. Ale okej, dobra, mamy palce. I... to tyle chyba w tym miejscu. Tak, to tyle, więc... więc tak, zaraz widzimy się z powrotem w tym, tych katakumbach. Chyba, że pomyślę o czymś innym. Co by sobie mogło zaistnieć, bo... nie będę ukrywał, mam nadzieję, że może jakimś cudem... przypomnę sobie o czymkolwiek innym niż tym, tylko taką, bo ja tam nie chcę. Dobra. Niestety nic innego nie wymyśliłem, ale... za to widzę tu, że mam jeszcze takie te ruinki, czy tam zamek zaznaczony i... tutaj coś, więc... jako, że nie chcę tam wracać, wiem, że muszę. I nie ukrywam tego. Ale strasznie nie chcę. Pozwólcie mi, że dzisiaj rozwiązamy to miejsce. Tak, pierwsza rzecz, rzekę trzeba zobaczyć. Jak się nauczyłem na bazie tego tu i innych miejsc, rzeki warto sprawdzać. Potem tutaj, ewentualnie te ruiny. A na koniec po prostu powiedzmy, że zajmę się... jak to się nazywa? Tamtymi ruinkami zamku. Tak, tu jest jakieś nasiono i pamiętam, czy podnosiłem, czy nie. A wydaje mi się, że mogą podnieść i... tą stronę jadąc wzdłuż rzeki coś było? Pewnie... tak, a jeśli nie było, to... znaczy... pewnie tak, a jeśli było, to znaczy, że to zabrałem, a jeśli nie, to... nie. Chyba, że tutaj mnie nie było, o czym mogą świadczyć te ośmiorniczki, które tu widzę. A jednocześnie nie kojarzę, żebym na nie polował czy coś, więc... więc tak... okej. Dobra... i... tam już jest tylko przepaść. Chociaż nadal nie będę jeszcze rezygnował z tego wszystkiego, bo gdy się tak tutaj dziwnie jechać, to może coś tutaj być. Jest! Mamy zdobyć. Jakkolwiek ona by nie była, i tak jestem zadowolony, że ją podniosłem, czym w sumie ją znalazłem i... złoty run 13, no nie jest gorsza, nie jest gorsza to rzecz. A i teraz tak, jeszcze jak jesteśmy już przy tym z powrotem, to tutaj to, na swoje prawowite miejsce. Wraca i złoty skarbeusz, tak. Wiem, że mógłbym też wiarę podnieść czy coś innego, ale... no, nie oszukując się, straciłem tyle tych runów przez moje głupoty, że... chciałbym po prostu, żeby każda teraz działalność, każda inwestycja... ci przeciwników przynosiła ich jak najwięcej. Przynajmniej dopóki nie czuję, że mam poziom wystarczający albo że za duży, bo... nie ukrywajmy. Dziwnicy szybko mnie ubijają i wiem, że może to być kwestia tego, że znowu noszę przy sobie coś, bo
patrząc tutaj, proszę, 18 18 we wszystkie albo 19% obrony. I jak to zdejmę, wszędzie 30-29. Niektórzy powiedzą, że to nie jest wielka różnica, ale jednak no, dla mnie każdy procent ma znaczenie. Więc no, po prostu wiem, że mimo tego, jak dużo rzeczy dostaję, nie podoba mi się to. Od tego wszystkiego to też trochę utrudnia życie, ale tak, nie podoba mi się to. Anastazja, zjadaczka z matowieńców, ta nazwa jest dziwna. Ale tak, kolejny raz ona. Nie wiem, który to już. I... naprawdę nie wiem, który. Poza tym, że jest... a tutaj... i tak... tego co widzę, jest potężniejsza niż była. Co jest logiczne. Ale też jestem... można powiedzieć, bardziej skłonny do cheezowania tych walk. Po tym, jak ostatnio męczyłem się z różnymi rzeczami, dlatego pokonałem szybko, spamiąc coś takiego i... ponury kamień starożytnego smoka. Dziękuję ci bardzo, Anastasio, ale już go nie potrzebuję. Niemniej jednak twoje poświęcenie sprawie zdobycia tego kamienia jest wspaniałe. I najgorzej! Chrząszcz chrabąż. Dobra. W takim wypadku pora zrobić standardowe procedury polowania na niewidzialnego chrząszcza chrząszcza. Gorzej tylko, że te procedury mogą być nieskuteczne. Patrzę na to, jak te chrząszcze mogły wyewoluować od czasu, kiedy ostatnio nie polowałem. Ale tak, a gdzie jest mój super wspaniały raper, który dostałem dawno temu od tego Roziera, czy jak mi tam? Bo niestety. Mam być szczery i ze sobą, i z wami, i ze wszystkim innym, co? To jest właśnie najłatwiejszy sposób na pozbycie się tego dziada. I tak, przynęta białego cienia. Skasuję tylko rapier, bo już mnie nie potrzebuję tutaj. I zaraz pokażę wam opisa. Popioła wojny, który jest tutaj. Okej, okay. Przynęta białego cienia. Przytrzymaj broń do krótkiej, cichej modlitwy, aby stworzyć przed sobą biały cień. Zjewa wabi humanoidalnych wrogów, którzy nie biorą udziału w walce, skupiają się na sobie ich agresję, skuteczna na napół ludzi, nawet jeśli są w stanie walki. Okej, okay. Fajne. Powiem szczerze, fajne. Chociaż... niepotrzebne tej postaci. Nawet nie widziałem do końca, na jakich broniach można tego użyć, więc jeszcze sprawdzę, ale raczej tej postaci to się aż tak nie przyda. Bardziej, jak już bym powiedział, że tutaj mojej drugiej by się to przydało. Na każdym orężu, okej. Okay. Na każdym. No to może jeszcze jakaś byłaby sytuacja, w której bym tego fajnie użyć. Ale no. Bardziej przyda mojej drugiej. I chodzi o nią, czy tam mogę powiedzieć, że... no, jak już powiedziałem jednokrotnie, korzystam tam trochę bardziej z mistycyzmu, szkieletów nie tylko i... tam jedną z broni, których tam noszę bardzo ze sobą, jest fajny bardzo, przynajmniej teraz rapier, który... Mam nawet na jakiś okultystyczny. Sam rapier. Nie pamiętam teraz konkretnej nazwy broni, ale wiadomo o co chodzi. Jest to miecz do pchnięć. Wiem, że na nim jest tak fajny modyfikator za cios w plecy, że no... jednokrotnie jak mam jakichś wrogów ludziopodobnych, że tak dziwnie to nazwę, to z przyjemnością bym po prostu zwabił go takim czymś. Tylko po to, żeby właśnie móc łatwiej mu cios w plec zrobić. A teraz chodź tu, duży krabia, no, no, chodź. No, bliżej. Bliżej. Chodź. Tak. Zaatakuj. Dziękuję. Ale możesz mnie już nie bić. Już swoją robotę wykonałeś. A jak ją wykonałeś, nadal tu siedzisz, oznacza, że trzeba to tylko jedną rzecz. Wiesz, żywotność bestii na wszelki wielki. A po drugie, chciałem powiedzieć, że to oznacza, że trzeba cię obrzucić kamieniem. Ale niestety, wydaje mi się, że to nic nie da, bo ja nawet nie dam rady, bo jesteś za szybki. Dobra, agro, jeśli tego ode mnie chcesz, niech tak będzie. Oby tylko mi to podniesienie nie znikło z kamienia, bo się wkurza. Okej, jesteśmy i...
Dobra. Nie straciłem tego. Dobrze. Dobrze. A jest to 3 razy kamikowalski 8, więc... Piękna zdobycz, muszę przyznać. I teraz nawet taka sprawa, czy... Powiedzmy, moja zapasowa włócznia tego potrzebuje, czy nie? Wiem, że ostatnio się nią nie bawiłem ani nic, ale... O, tak, jest na siódemkach, więc... Tak. To, że znalazłem tutaj takie ósemki, jest czymś... bardzo dobrym i... Wielki żmij. Jakiś kolejny. Jeśli to ma być walka z czymś tego typu, to... Nie chcę jej podejmować samemu. Chciałem wezwać sobie kopię, spokojnie uniknąć, ale nie. Dostałem końcówką miecza i mnie zabiło. No to cóż, widzimy się znowu za chwilę. Jak tam po raz kolejny powrócę. Niestety. Dobra, podejście numer kolejny. Czyli numer 2 tym razem. Kopia zostawiona. Koń nie może przeskakiwać przez jego ataki. Też się tego nauczyłem przed chwilą. I teraz tak, szybko runy. Szybko lampa, bo wiem, że będziecie mało widzieć. I rozpoczynamy bitwę. Okej, okay, musiał na mnie napluć, oczywiście. Oczywiście jego magma musi być dużo bardziej zabójcza niż autentyczna magma w wulkanie. Ale tak, złota przysięga. Nie, nie będzie potrzebna. Chyba. Chyba już rzucił to sam on, ale tak. Na wszelki wielki może i tak to jeszcze zrobię. Żebym też był pod jej wpływem. I teraz tak. Jeszcze ośmiornice, naprawdę. Chociaż dobra, on się tłucze też z tym wszystkim, więc... Może nie jest aż tak źle. Oczywiście lepiej byłoby, gdyby się nie tłukł z tym wszystkim. Chyba ta pieczęć radę go na tym razem naprawdę robić więcej złego niż dobrego. Chyba tak. Z strony przenasz to. Chłopiec mi ją zdjął. Tak, patrzcie. Kosy. A dobra, one spadną, bo nie będę miał siły wtedy na to. Musiałbym to ubrać. Dobra, tak też zrobimy. Próbuję po prostu w takim wypadku z trochę lepszymi odpornościami tam pojechać. Powiem szczerze, będzie to chyba już ostatnia moja próba spotkania się z tym czymś. Bo nie jest to łatwe, a nie chcę marnować całego odcinka na umieranie, tak jak robiłem ostatnio. Okej, znowu tu jestem i znowu zapomniałem o lampie. Dlatego też zanim będę ją zapalał, to stworzę klona, który ma rozproszyć dziada. I teraz można walczyć też przy okazji z konia, to będę walczył z konia. Zawsze trochę łatwiej. Teorii przynajmniej. I tak, widzę, że to mu niewiele robi, bo 300 tylko. Kamienie. Oj, tak. Teraz zobaczymy. Też 300 coś. Nie wiem, co jest tańsze w używaniu. Kamienie, czy... Okej, okay, nieistotne, co tańsze. Ważne, że udało się kamieniami go wywrócić. Czyli tak, zrobiłem to, co kamienie robią najlepiej. Wywróciłem wroga. Jest to w ogóle ciekawe właśnie, że można tak fajnie wywracać wroga. Wiem, że zawsze wywracanie wrogów to była bardziej domena właśnie wielkiej broni, a nie kamieni. Ale no... Dali taką opcję, no to czemu by nie skorzystać? Ciskać kamieniami we wrogów, byleby się wywrócili. Też ciekawy pomysł. Jeszcze żyje, dobra. Ledwo, co prawda. Będę musiał też zapłacić butelką za to, żeby wezwać konia ponownie. Ale nie przejmujmy się tym. W zamian będę mógł ciskać dalej kamieniami w to coś.
Chociaż straciłem już klona. I najgorzej, bo nie mogę teraz zrobić tego. Okej. Okay. Moveset mu się już zmienił. Na ten taki dwunożny. Myślałem, że to pomoże, ale jednak nie, bo nie pamiętam, jak on wyglądał za bardzo. Chociaż walczyłem z tyloma już tymi takimi, co nadal totalnie nie pamiętam, jak się z nimi walczy. Smutne to. Chociaż też można to wytłumaczyć tym, że pewnie każdy kolejny jest potężniejszy od poprzedniego. Chociaż okej, aż tak dużo nie ma już życia, więc może jakimś cudem mi się to uda. Przy pomocy kamieni, czy coś. On się... tak, chciał się sfokusować na ślimakach. Okej. Ciekawe, jak tylko go uderzyłem, oczywiście się będzie fokusował teraz na mnie i pewnie zaraz zginę. Więc najbezpieczniejszą opcją będzie teraz wsiąść na konia i ewentualnie z konia ciskać kamieniem raz na jakiś czas. Okej, spokojnie w takim wypadku. Musimy dać radę. Okej, i kamień. Dobra, pluje, więc można spokojnie nawet ze dwa kamienie wypuścić w jego stronę, może trzy. Będzie to dziwna rozgrywka, ale damy radę, musimy. Okej, przełamany. I nie będę mu tego robił. Chciałem go normalnie bić, ale dobra, jak już przełamało, to przełamało. Jadamy na konia. Pieczęć. I masz zgłaza, masz zgłaza. Na tyle, żeby móc uciec. I masz zgłaza. Masz zgłaza, tak. Dwa uderzenia wydają się być wystarczające. Okej, będzie robił cięcie. Więc tak, i masz kamienia. Będzie pchnięcie, okej. Masz kamienia. Nie dosyć, że dzisiaj pożegnaliśmy już naszego kolegę kapłana bestii, to jeszcze przy pomocy jego kamienia pokonujemy takie monstrualne bestie, jak to, no, byłby z nas dumny. Okej, przełamany. Więc tak, on jest przełamany, my tak robimy standardowo, już jesteśmy też napojeni. Na kuń, na strugę, chyba tak się nazywał, na polski. I tak, raz na jakiś czas rzucamy kamykiem, standardowa procedura. A on niech próbuje sobie, co tam chce. I tak, nie ma już z nami szans. Teraz, kiedy zacząłem myśleć i używać jakichkolwiek podstaw strategii. Dobra, chociaż dobra, okej, mogę nadal co zlamić jeszcze. Ale nie sądzę. Po prostu... potęga głazów jest zbyt wielka. Dokładnie. Najgłupszy możliwy sposób go pokonaliśmy i mamy serce smoka. Nową moc wskazać, że smoczej komunii nie skorzystam oraz... jakąś jaskinkę. Ciekawe, że akurat przed nim spał. No dobra, cokolwiek by tu było, nie było, idziemy. Jaskinia porzuconych. Mam lampkę, mam lampkę. Tak, na wstępie widzimy tu smoka oraz meduzy. Meduzy są żywe, czyli pod tym lodem jest jakaś powierzchnia normalna. Albo te meduzy po prostu potrafią nawet w stałych obiektach istnieć. Ręce żary też i co jeszcze? Ej, było dziwne.
Sama gra ta też jest dziwna, nie będę ukrywał. Taka lokacja, w jakiś czas jakaś znajdźka. Błoga przeźroczystawa, to jest akurat nowość. Prawie żadnych wrogów. Co najgorsze, to mogę wprost powiedzieć i szczerze w pełni, nie podoba mi się to. Śmierdzi mi tu jakimś podstępem, pułapką czy innymi problemami. Więc tak, nie chcę tego. Brawo ja. 300 tysięcy zamiast to wydać teraz na poziomie, to znowu targam ze sobą, teraz się będę stresował. Tak to tylko ja potrafię. Narzekać na jakąś grotę, mówić, że nie podoba mi się tu, a zamiast wydać moje runy od razu, żeby na pewno ich nie stracić, to nie. Idę przed siebie z nimi w kieszeni. Właśnie po to, żeby je stracić. Pocieszające jest to, że tutaj widać jakichś wrogów raz na jakiś czas. Oznacza to mniej więcej tyle, że tak. Ta nie jest totalną pułapką tylko i wyłącznie. A jest to po prostu grota, w której przeciwnicy jak są, to są tak poukrywani czy śpią. I dobra, tutaj jest ten stoporem, więc budzimy go w taki piękny sposób. Potem poprawiamy silnym atakiem. I tak, a w ten sposób, teraz mam tutaj tego. Wydawał się łucznikiem, ale to nie łucznik, okej. Okay. Kontra po tym obronie. Super i... Nie, żywotność bestii będzie za wolna. Zresztą lubię to, ono jest lepsze na takie spokojniejsze miejsce. Ale najlepsza, tak ogólnie, to jest jak się to jeszcze połączy z tym talizmanem leczniczym, którego oczywiście nie posiadam ze sobą teraz. Więc tak... Żywotność bestii naprawdę jest... No dobra, teraz można ją zarzucić, bo niewiele mi brakuje do zapełnienia paska, więc akurat idealnie, żeby nie marnować butelki. I w ogóle zabawna sprawa. Wziąłem ten miecz od Ricarda po to, żeby właśnie nie marnować butelek. A teraz o nim całkowicie znowu zapomniałem. No dobrze, może nie całkowicie, bo teraz sobie przypomniałem i wspomniałem o nim. Ale no... Tak czy siak jest to... Ciekawa sprawa, że specjalnie po to, żeby... butelki zachowywać na krytyczne momenty, zrobiłem sobie ten miecz, a po czym... I tak go odłożyłem na bok. Typowy ja. Ale cóż, może... Może jeszcze będę z niego korzystał. Jednak póki co chcę się nacieszyć, wiecie, no kosą na dziesiątkę. Więc no... Po prostu... Mam nadzieję, że to rozumiecie. Że jak kosą się już nacieszę, to zdecydowanie wcześniej czy później do niego wrócę. Tak samo mogę wrócić do mieczyka tego... jak to się nazywał... No ogólnie tego, co ma automatyczne usuwanie szkieletów. Jak wiecie, w większości przypadków szkieleta trzeba potem jeszcze usunąć, tak po tym jego dobiciu pierwszym. I właśnie on automatycznie to potwierdza. Mamy go po tym od D czy D, jak złotek zwał. A tu jest kolejny ten stoporkiem, który śpi. I budzimy go wspaniałym plec stabem. Po czym robimy tak. 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 No i oczywiście pokonany. Gorzej, mamy tu jeszcze drugiego, który nie śpi. Pewnie obudzili się razem i to, że zajął się jednym, dało niestety okazję drugiemu do tego, żeby wstać. Najgorzej ma asystę łucznika. To oznacza mniej więcej tylko tyle, co to, że zmuszony jestem, czy tego chcę, czy nie, ciskać błyskawicami, żeby się go pozbyć. Ja dostałem przez tekstury? Pewnie tak. I znowu nie odłożyłem. Czemu ja jestem taki głupi? Dobrze, jestem już. Runy odzyskane i... Teraz niestety obudziłem ich znowu.
Więc tak. Zamiast tutaj walczyć, bo wiem, że zaraz i tak padł, to jak widzicie, łapie co jest i będziemy wiać. Bo najwidoczniej nie jest mi pisane tutaj być z nimi. Albo innymi słowy, po prostu to jest poboczna skinka, jak się okazuje, bo tutaj teraz szybko zobaczyłem, że nie ma przejścia, liczyłem, że od nich ucieknę. No ale jak nic nie ma, no to sobie tu będę siedział. Aż taki jeden. I tak dalej, i tak dalej. Wiedź, mam być szczery, to tym razem w sumie to chyba żadnego z nich nie pokonywałem, bo mi się nie chciało. Czy coś. Więc tak, jeśli tu jakieś będą i znowu zginę, to tylko z mojej winy, że przeszarżowałem zamiast porządnie wyczyścić lokację. Ale co zrobić? Co zrobić po prostu? Tak, już jestem. Ale tak, z innej strony za to muszę powiedzieć, że nic nie widzę. Naprawdę. Nic. Nul. Zero. Totalnie. To mnie martwi, bo wydam tu, jeśli nie mylę, dwa te kamienne miecze klucze, a nic tu nie ma. Cek. A nie, dobra. Jesteśmy w jakimś nowym miejscu. Tego szczurka to ja nie kojarzę. A, super. Znowu on. Tylko tym razem jeszcze z... jakby to najłatwiej nazwać... runicznymi oczami. Ej, niedobrze. Zaraz tu zginę. Jeśli kogoś zastanawia, co chodzi, to runiczne oczy, to ja tak mówię na to, jakimś się oczy świecą, co oznacza, że są wzmocnieni, ale za to ten... dają więcej runy, jeśli się ich pokona. Tak. Tak. Unik. Dobra. Przy czym to wzmocnienie na szczęście to jest głównie z tego, co zauważyłem. Ktoś mi też to potwierdził. W ilości HP. Obrażenia pozostają takie same, więc to nie jest tak, że jeśli ktoś ma PH, to nagle ma przeciwnika, który bije dwukrotnie więcej czy coś. Nie. Nie. I dobra. Udało się ich pokonać, więc idziemy tym znowu. Jednak tym razem z delikatną różnicą. Biorę gałązkę. Jeśli zginę, to będę miał przy sobie runy. Wtedy je wydam. Ale póki co nie będę tego robił, bo to dopiero coś ich pozbyłem tutaj, więc... zadanie przy ognisku znowu by ich zresetowało. Tym samym... dając mi... a... problemów. Takiego, co i tak już jest mocno problematyczne. To tyle. Nic tu więcej nie ma? W całej tej grocie? Nie no, musi tu coś być. Nie wierzę, żeby dali taką grotę zamkniętą za kamiennymi kluczami, mieczami. I żeby tu nic nie było. No, jeśli to zrobili, to jest totalne dziadostwo. Zawsze za tym kluczem było cokolwiek takiego unikalniejszego. Tutaj, no, zapowiada się, że naprawdę nic nie dali. Strasznie głupie. Ale niemniej... jednak nadal będę się męczył z tą jaskinią, bo ja chcę tutaj poszukać, posprawdzać. Po prostu wydaje mi się, że musi tutaj coś być. Mogę się mylić, oczywiście, jeśli się mylę, to... możecie mnie wyśmiać. Albo sobie tak prywatnie, bo nawet w komentarzu, czy wysyłając mi wiadomość. Ale ja dosłownie wierzę, że tutaj coś musi być, skoro było za takim bestią, jak tam ten cały smok jeszcze teraz tutaj. A, jakby to powiedzieć najłatwiej. Zapłacić mieczami. Faktycznie chyba coś znalazłem. Całkiem przypadkiem. Czerwone meduzy. To oznacza, że chyba są już poirytowane. Tak, są już podirytowane, niestety. Więc muszę je wyeliminować, zanim wszystkie zaczną pluć trucizną. Bo oczywiście mądry ja nie przygotował sobie pastylek odtruwających. Zresztą teraz to najmniej istotne, że nie mam pastylek.
najistotniejsze jest jednak to, że no, jak to się nazywa? Że znalazłem przejście, więc jej. No i tak, Lilia Miqueli, to nawet się nie dziwię, patrząc na to, że niedaleko jest święte drzewo, które... No to było drzewo od Miqueli, chyba czegoś tak. Chyba. Ale tak, jesteśmy pod lodem. Widzimy te meduzy, które tam były wcześniej pokazywane. Bardzo fajne. Bardzo fajne, że tak właśnie w ciekawy sposób przedstawili wcześniej lokacje, po których się będzie chodziło i tyle w tym miejscu. Więc jeszcze głębiej do otchłani ziemi po prostu z samego środka. Ciekawe, co tam będą za skarby, bo jeśli tak to ukryli, by to już jest, można powiedzieć, potrójnie, bądź nawet poczwórnie ukryte, to muszą tu być jakieś dobre rzeczy. Więc no, liczę przynajmniej na kamienie kowalskie ósemki, jeśli chodzi o standardy. Jeśli chodzi natomiast o ponure, możecie dać z góry już, powiedzmy, że nawet dziewiątki. Bądź no, no, starożytnego smoka, czy jakoś tak, no nie pamiętam teraz nazwy. Ale tak, złota przysięga, bo widzę tu jakiegoś bossa podobnego mgła, więc idziemy. Pierwsze co, dzwonię na wsparcie. Nie odsyłaj ducha. Tylko pij miksturkę i... Orędownik, wynaturzeniec. Okej. Co to za miecz? Powiem szczerze, po jego wyglądzie jestem prawie pewien, że... jak to powiedzieć? Nie, żeby coś spoilować, ale po tym, jak ten boss wygląda, jestem prawie pewien, że tego miecza dostaniemy. Bo zawsze jak takiego spotykaliśmy, to miecz, którym on walczył, albo bardzo podobny, się dostawało dokładnie. Wielki miecz złotego porządku. Zdobyliśmy nową brońkę. Szkoda tylko, że to kolejny wielki miecz, więc tak trochę będzie aż żal to ulepszać. Tak, jesteśmy w stanie to nosić spokojnie. Tak długo jak mamy ten amulet, to byśmy musieli w dwóch łapach i wielki miecz, standard pchnięcie, fizyczne i święte, bo jakby inaczej. Dużo od wiary, bardzo mało od siły, trochę od zręczności, wymaga sporo dosyć wiary, sporo zręczności, przeciętną siłę. No ale mniejsza. Wielki miecz wykonany ze światła, wzorowany na samym eldeńskim kręgu, wykuty przez króla małżonka Radagona. Dumnie symbolizował zasady złotego porządku, jeden z legendarnych oręży. Miło. Charakterystyczne znaki zdradzają, że był to niegdyś wielki miecz, który dała Radagonowi jego pierwsza żona, Renala. Okej. Okay. Teraz, kiedy go już nie ma, to można się dokładniej przyjrzeć temu wszystkiemu i... Nie wiem, czy to jest na pewno ten sam miecz, albo podobny. Pętelkę. Okej. Okay. Taki dosyć... typowe. Nie będę zaprzeczał. Ma u mnie plus, bo to wygląda jak miecz właśnie z czystej energii, więc... Lubię takie bronie. Lubię takie motywy. Tak, teraz zdolność. Okej, czyli to jest tylko coś takiego. Nie, przepraszam, jeśli kliknie się, to jeszcze można zamachnąć i strzelić pociskiem. Okej, ładna broń. Aż się chcę to ulepszyć za sam wygląd, ale no nie mogę. Nie mogę tego zrobić. I mamy już też 400 tysięcy. Piękny wynik. Naprawdę bardzo piękny. I tym razem nie będę takim głupcem jak zazwyczaj. Naprawdę nie będę. Idę szybko tutaj. I wydajemy to w tej chwili. Na zakończenie epizoda przy okazji. Bo... Co by tutaj mówić, 45 minut już prawie. I tak... Najpierw zobaczę, ile mogę poziomów. 5! Porządny wynik, bardzo porządny, nawet bym powiedział. Gorzej tylko, że nie wiem, w co inwestować. Bo tutaj proszę... Różnica... 140... Nie, 131 punktów życia. Niewielka. Tutaj... Różnica, no...
no nie wiem, ilu, 8 punktów mogłaby nawet być. A z drugiej strony też moglibyśmy... Ej, przy okazji wiem, że słyszycie klikanie, przepraszam, ale pada teraz trzymam wyżej, tak jakoś po prostu. Mógłbym też tak zrobić, powiedzieć, od tej pory kosa znowu jest bez niczego dostępna. I ostatni punkt tutaj. Chociaż to nie ma za bardzo sensu, powiem szczerze, bo i tak mam te italizman zwykły, ten zniszczył sobie nam trochę odporność fizyczną, więc nie, siły nie zrobię. Pieska wytrzymałość wydaje się za to być sensowniejsza. Dobra, zróbmy tak. Będę miał teraz trochę większą swobodę co do noszonego ekwipunku i... Może gdybym się bardzo postarał, nawet byłbym w stanie osiągnąć lekki ciężar. Czy niski udźwig, no wiadomo o co chodzi. Ale tak czy siak, kończymy, udało się, wielki sukces i co najważniejsze i najlepsze dla mnie. I jeszcze tutaj nie musiałem wrócić. Ze złych rzeczy za to. Tak czy jak będę musiał tutaj wrócić, ale tak... Jak na razie to tyle. Dziękuję wam bardzo, mam nadzieję, że jesteście uradowani, usatysfakcjonowani i w ogóle zadowoleni, wam się podobało i tak dalej, no wiecie o co chodzi. I do zobaczenia już w kolejnym epizodzie, który będzie prawdopodobnie jutro, patrząc na to, jaki jest ostatni trend Elden Ringa. A może będzie za jakiś czas, ciężko mi jeszcze ocenić teraz na pewno. I jak na razie nie będę od razu robił kolejnego odcinka, przynajmniej w momencie nagrywania tego. Ale jak będzie, kiedy będzie już ten dzień, kiedy go zobaczycie, tego nie wiem. Więc no, trzymajcie się i hej hej.